Hej, zajmijmy się tym eliksirem. Dobrze, zacznijmy od pierwszego kroku. Wlej pół butelki mleka. Dodane. Następny krok? Dodaj szczaw królewski. Mhm. Dodaj 3 korzenie lecznicze. Dodaj ziemny aloes. Co dalej? Dodaj smoczy korzeń. Dolej 2 łyżki miodu. To powinno być już wszystko. Kto by pomyślał? Jestem w klasztorze magów wody i przygotowuję mikstury. Jesteś pewny, że chcesz go wypić? Mogliśmy coś pomylić. Może poczekamy na Riordiana. Zobaczmy. Jak się czujesz? Eliksir zadziałał? Wciąż stoję, więc niczego nie zepsuliśmy. Naprawdę udało nam się przygotować ten eliksir. Pomyśl, ilu chorym będziemy mogli dzięki temu pomóc. Musimy jak najszybciej podać eliksir Kesselowi, póki wywar jest jeszcze wrzący. Chodźmy! Całe szczęście! Pomimo tego, co mówili magowie, obawiałam się, że już nigdy nie otworzysz oczu. Co się stało tym razem? Gdzie Kessel? Zaraz po podaniu eliksiru wyglądało, jakbyś całkowicie ozdrowiał. Zacząłeś dziwnie się zachowywać, gdy podawałam eliksir Kesselowi. Chwiałeś się na nogach, bełkotałeś coś o jakimś wolkerze, a po chwili po prostu padłeś na ziemię. Przeraziłam się i pobiegłam po pomoc w stronę głównej kaplicy, gdzie miał być Riordian. Po drodze zdałam sobie sprawę, że wciąż mam w rękach butelkę tego przeklętego eliksiru i przepis. I jakoś w tych całych nerwach zrzuciłam je z mostu prosto do morza. Co zrobiłaś? Spanikowałam. Bałam się reakcji magów, gdy zobaczą mnie z tym eliksirem. Marvin? Przeor prosił cię do głównej katedry. Chcę pomówić z tobą, Riordianem oraz Kesselem. Ano, dziękuję jeszcze raz za całą twoją pomoc. Prowadź.